To jest monitor Xiaomi? Tak, niecałe 24 cale, rozdzielczość Full HD, zgrabny i do tego w dobrej cenie. A pograć się na tym da? No, da się, można, można, na upartego. Biorę za 5 zł, jak mi go pan do auta zaniesie. Kozacz. Hej, z tej strony Hudson, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie samym gamingiem człowiek żyje. Albo inaczej, nie zawsze monitor ma nam służyć głównie do grania. Wielu z nas potrzebuje go do codziennego użytkowania, pracy, przeglądania multimediów czy internetu. Dlatego dzisiaj zaprezentujemy Wam kandydata na to stanowisko. Xiaomi Mi Desktop 1C, czyli drugi model od chińskiego producenta. Pierwszy, dedykowany stricte dla graczy, Xiaomi Mi Curved Gaming, skradł moje serce od pierwszego uruchomienia. Dlatego byłem bardzo ciekaw, jaki będzie drugi ruch Xiaomi. Jak się okazało, celują oni w segment biurowy. Spędziłem z tym monitorem trochę czasu i sprawdziłem, co ma do zaoferowania. Zapraszam do oglądania. Nie czuję, że rymuję. Kiedy otrzymałem pudełko z monitorem, byłem zaskoczony jego wielkością. Zgrabne, małe opakowanie, które nie ważyło zbyt wiele. Części monitora łączymy ze sobą za pomocą trzech śrubek, kluczem, który znajdziemy w pudełku. Powiem Wam, że sam montaż nie zachwyca solidnością i miałem wrażenie, że to zaraz wywróci się, ale po złożeniu wszystko trzymało się jak trzeba. W pudełku znajdziemy ekran, malutkie metalowe ramię z podstawą, zasilacz, części do zmontowania monitora oraz kabel HDMI. Zacznijmy od wyglądu. Tutaj jest po prostu zwyczajnie i klasycznie. Niemniej jednak wielu z Was szuka takich monitorów, które nie rzucają się za bardzo w oczy fikuśnymi elementami. Na plus minimalne ramki. Zewnętrzna ma parę milimetrów, a wewnętrzna mniej niż centymetr. Dolna ramka o gładkiej, odbijającej światło fakturze. Ponownie bez loga Xiaomi, więc na dobrą sprawę na pierwszy rzut oka nikt nie pozna, od kogo macie monitor. Wszystko otoczone jest mocnym plastikiem o ciekawym wyglądzie, który mi przypomina skórzane obicie. Co trzeba zaznaczyć, monitor jest bardzo cienki. Z tyłu również jest minimalistycznie. Większą część stanowi czarny plastik o szczotkowanej fakturze z logiem Xiaomi w centrum. W dolnej części na gładko, a po boku miejsce na porty. No nie są one schowane, z czym spotkałem się pierwszy raz. Niestety ich ilość również nie zachwyca. Mamy kompletne minimum i mały powrót do przeszłości. Zasilanie, wejście HDMI oraz wejście VGA, obok również joystick do sterowania prostym menu. Co jeszcze rzuca się w oczy, to że nie mamy tutaj mocowania na uchwyt VESA. Ramię małe, ale wykonane z solidnego, ciężkiego metalu. Montujemy je do ekranu za pomocą dwóch śrubek. No i tutaj dostajemy jedyną opcję regulacji, czyli ustawienie na chylenia ekranu. W monitorze do biura, gdzie komfort użytkowania powinien stać na pierwszym miejscu, moim zdaniem to zdecydowanie za mało. Podstawa również zgrabna, wykonana z metalu, bardzo dobrze trzyma się podłoża dzięki ślizgaczom pod spodem, więc tutaj na plus. Jakość wykonania imponuje, metalowe elementy, twardy plastik są dużym atutem. No a jak to wygląda, jeżeli chodzi o stabilność? No jest tak średnio. Parametry. Przekąt na 23,8 cala przy rozdzielczości Full HD i matrycy IPS, odświeżanie wynoszące 75 Hz i czas reakcji grey to grey podawany przez producenta wynoszący 6 milisekund. Tyle. Nic więcej. Jest to jasny sygnał, że jest to monitor stricte biurowy, ale czy jakby nas naszła ochota, to możemy na nim pograć? Sprawdziłem. Jedziemy po kolei. Niecałe 24 cale, mały, ale bardzo zgrabny sprzęt. Niestety przez niewiele możliwości regulacji w moim przypadku dość ciężko się na nim pracowało, no ponieważ nie mogłem dostosować swojej pozycji, aby podczas korzystania nie nadwyrężać szyi, no a na dłuższą metę wiązałoby się to z jej wymianą na nową. Rozdzielczość Full HD to klasyk, która pomału i zasłużenie zaczyna ustępować miejsca wyższym rozdzielczościom. Tutaj przy mniejszym odświeżaniu nie ma ona większego zastosowania. Oto solidna jakość, która efektu wow już u nikogo nie wywoła. Przejdźmy zatem do matrycy. Miałem nadzieję, że przy tym elemencie się solidnie odkujemy, no niestety tak nie jest. Kolory były słabo nasycone, a czernie mocno wyblakłe. Robiło to bardzo średnie wrażenie, co szybko potwierdził kolorymetr. Średnia delta E bez kalibracji wykraczała powyżej 5, co jest bardzo słabym wynikiem, a zmierzony kontrast wynosił jedyne 213:1, gdzie dobry wynik dla IPS-ów lokuje się w granicach 1000:1. Kolorymetr bardzo pomógł w kwestii kolorów i po kalibracji średnia delta E wyniosła już wzorowe 0,2.
zajęte. Test na Backlight Bleeding Monitor przeszedł tak, jak prezentujemy to teraz na ekranie. Podczas użytkowania nie widać żadnych odbarwień, jednak przy większych ustawieniach ISO widać, że moja sztuka świeci mocniej przy górnej i dolnej ramce oraz w środkowej części monitora. Jeśli chodzi o IPS Glow, charakterystyczna poświata przy codziennym użytkowaniu nie jest widoczna. Ghosting jednak mocno rzuca się w oczy i rozmazanie przy większym ruchu jest bardzo łatwo zauważalne. W menu o dziwo znajdziemy funkcję Overdrive na 4 dostępnych poziomach, lecz nawet na największym z nich nie zauważyłem żadnej poprawy. Równomierność podświetlenia stoi na dobrym poziomie, co widać na załączonym screenie. Największe odchylenie od maksymalnej wartości możemy zauważyć w prawym dolnym rogu monitora i wynosi minus 15%. Kolorymetr przy ustawieniach fabrycznych wskazał nam następujące wartości. Pokrycie przestrzeni barwowych sRGB 88%, Adobe RGB 61%, DCI-P3 62%, więc jak sami widzicie, szału nie ma. Maksymalna jasność wyniosła 237 kandeli na metr kwadratowy, temperatura barwowa wyniosła 6728 kelwinów, a zmierzony kontrast ma zakres 231:1. Jest to monitor do pracy, przeglądania treści w internecie czy oglądania multimediów. No i przyznam się, że przy takich czynnościach spisuje się naprawdę świetnie. Multimedia wyglądają naprawdę spoko, kolory po kalibracji dają radę i nie odczułem większego dyskomfortu podczas oglądania filmów czy seriali. Trochę kuje w oczy ten niski kontrast, no ale niestety z tym nic nie możemy zrobić. Jeśli chodzi o pracę z mediami, no ciężko mi to obiektywnie ocenić, ponieważ przywykłem do pracy z większymi monitorami. Niemniej jednak ten film zmontowałem na tym monitorze i choć przestrzeń robocza wydawała się mocno pomniejszona, jak najbardziej jest to wykonalne i ba, no pracowało się nawet bardzo przyjemnie. Musimy jednak uważać na kolory, bo mogą mocno odbiegać od rzeczywistości, kiedy bawimy się z nasyceniem bądź innymi funkcjami. Szczególnie trzeba na to zwrócić uwagę przy pracy z grafiką. No i teraz najciekawsze pytanie, które zadałem przed chwilą. Czy na Xiaomi Mi Desktop 1C da się pograć? Da się! Ale co to za granie? Nie no, żartuję no. Da się. Jak najbardziej możemy na nim pograć, no choć wrażenia z gry w porównaniu do monitorów z wyższym odświeżaniem, czy choćby starszym bratem Xiaomi Mi Curved Gaming, to przepaść. Widać to w płynności rozgrywki, kolorach, kontraście, czy samym odbiorze gier na 24-calowym monitorze. Do tego nie ma tutaj żadnej funkcji wzmacniającej wrażenia z gry, choćby takiej podstawowej jak synchronizacja odświeżania, no ale wiadomo, on ma służyć w biurze, więc po co dopłacać do tych wszystkich gamingowych bajerów. Grać się jednak da w tytuły, gdzie wysoki klatkaż nie jest aż tak bardzo pożądany, jest naprawdę sympatycznie, no ale przy jakości Full HD tracimy na ostrości i odwzorowaniu szczegółów, no ale z braku laku, jak widzicie, mi na M1 udało się pokonać Predatora w Fortnite, więc no ja już tego monitora nigdy nie zapomnę. Na koniec menu, bardzo prosty wygląd i minimalna ilość funkcji. Na początek ustawienia jasności, kontrast, ustawienia temperatury barwowej, gotowe inteligentne tryby pod daną aktywność, wejścia i na koniec ustawienia, gdzie możemy zmienić język na polski, czy znaleźć wspomnianą wcześniej funkcję Overdrive. Podsumowując, jak poradził sobie drugi model od Xiaomi po fenomenalnym Mi Curved Gaming? No cóż, po pierwsze nie powinniśmy w ogóle porównywać tych monitorów, ponieważ każdy z nich jest przeznaczony dla kompletnie innego odbiorcy. Mi 1 ma służyć głównie w biurze do podstawowej pracy i obsługi komputera, no i w tej roli powinna spisać się jak trzeba. No na upartego możemy na niej pograć, no ale na minimalnym poziomie, bez żadnego wsparcia software'owego ze strony monitora. No do tego mamy średnie odwzorowanie kolorów, które możemy naprawić kolorymetrem, no i ten bardzo słaby kontrast, więc do pracy graficznej mimo matrycy IPS ten sprzęt no tak średnio się nada. Za Xiaomi Mi Desktop 1C na dzień, kiedy nagrywam ten materiał, przyjdzie nam zapłacić w sklepie X.com 599 zł. Dzięki wielkie za uwagę i za to, że obejrzeliście do końca. Napiszcie nam w komentarzach, czy korzystacie z monitora stricte do pracy biurowej i czy waszym zdaniem Xiaomi Mi Desktop 1C spisałby się w tej roli. Klasycznie zostawcie po sobie jakiś znak pod tym filmem i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał X.com, bo sporo się tam dzieje, a my widzimy się już za niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Trzymajcie się, pa!